20-6-9 w zależności od branży. I teraz tak. Przemysł mleczarski jest stosunkowo niewielką stratą zysku. Mianowicie, w przypadku, jeżeli wzrost obszaru metodologicznego osiągnie 25%, bo to liczyli na każdy tych nowych założonych parametrów, no to ceny mleka, znaczy inaczej mówiąc, zarobek na mleku może w ten sposób, to będzie kwestia 0,25% mniejszy, prawda? Jeżeli będziemy mieli 20% redukcję nawozów, tam nie było powiedziane ile, tylko powiedzieli, że niewielką mniej niż 5%. Więc tu mamy. Jeżeli będziemy mieli, tu jest napisane ekologiczne, ale to są te obszary, te cenne krajobrazowo, jeżeli będą powiększone do 10%, 15% może przerosnąć dochodowy. 0,15, przepraszam. Ale jeżeli o 50% spadną nawożenie, czyli nakłady azotowe, no to niestety przychody do rynku 14,5% w dół. To się jest tak prosto nie sumuje, ale widać, jak poszczególne elementy wspólnej polityki rolnej mają wpływ na dochodowość rolników. I w końcu, proszę Państwa, dojdziemy do tego, że tak jak ta krowa, będziemy musieli wykonywać dość solidną ekwilibrystykę, żeby to wszystko połączyć. Bo każdy się zastanawia, jak te bydle wlazło na ten dach, ale to wygląda, że to jest nasza krowa. Czerwona czy czerwono-biała, panie prezesie? Co? Nie, ona jest czerwona, nie czerwona. Dziękuję Państwu za uwagę. Rolnicy ci mali wypadną w sekundzie, bo nie będą chcieli tego robić. Jeżeli rolnik wieści, nie chce robić za 60 tysięcy tych wszystkich pierdół, mało tego wypędza, jak byli ci Francuzi, to mówię, no nie pojadą, bo patrzą tam, nie? To tak się bronią rękoma i nogami, gdzie ładne gospodarstwo, bo naprawdę mam ładne gospodarstwa, żeby nawet ktoś tam im chodził. A piszą tak, no bo zrobimy to dla prezesa. To z 20 ledwo uzbierałem, na, no nie liczmy tych małych, których mam, ale powiedzmy dużych 200. I to jest 1/10, ledwo, tak, żeby, bo wiadomo, że nieraz korzystają ze mnie, bo dam im nawozy na rapy, czy tam jakąś zaliczkę, no to tylko dlatego. A tak za 60 tysięcy, słuchajcie, nic nie chcę zrobić, bo to jest 5 groszy, jeżeli ma 100 tysięcy litrów mleka, ma 5 tysięcy, rocznie to jest 60 tysięcy. A Francuzi mówią mi nawet, jak mi przycisnę, to dopłacą mi i będzie to może nawet 7-10 groszy. To co będzie z tymi małymi, którzy tam nie zależy na to? To wypadnie tyle mleka, że masakra. To u mnie to jest powiedzmy 1/3. Ale to jest niedokształcenie. Nie, no, niedokształcenie. To jest jakaś następna robota, zawracanie mi razy. Ale ten rolnik mały, to jest biała ważna do rolnika najczęściej, który siedzi na tradycji. Dobra, ale on jest mały lekko. No ale nie będzie 1/3 metami. Proszę Państwa, tu się nie zmieściły pewne dane, ale ci mali rolnicy będą mogli dostawać rocznie dopłatę w wysokości chyba 572 zł do krowy. Ale nie wszyscy, tylko w tych rejonach, gdzie akurat zanika produkcja rolna, albo są trudne warunki. Ale już 1500 zł dopłacają się. Dobre liczby. No nie, ale to ja mówię o tym zupełnie innym. To jest, ale to proszę Państwa, proszę pana magistra Turowskiego o przedstawienie wykładu na temat mleczarstwa na rozrost o neutralności klimatycznej. Wyzwanie na lata 20-50. Dziękuję. Możesz pomóc?
Witam Państwa. Przedstawię mój referat zatytułowany Mleczarstwo na drodze do neutralności klimatycznej. No niestety pan profesor Pawłowski już mi częściowo skradł show, powiedział wielu. Widzę, że wszyscy się cieszą, że kto inny to powiedział. Ja mam nieco inne ujęcie, a nawet przebudowałem to wystąpienie. Zwykle zaczyna się referat od wstępu, prawda, w którym prelegent opowiada rzeczy, które i tak wszyscy wiedzą i znają i się nudzą, a później już nie mają żadnego zainteresowania dla dalszego ciągu. Więc mój obszar zainteresowania w tym referacie obraca się wokół słów kluczowych, takich jak rozwój zrównoważony, zastępowany teraz coraz częściej zrównoważeniem, ślad węglowy mleka, mleko zerowęglowe albo neutralne klimatycznie, o czym już poprzednik wspomniał, deklaracja rotterdamska Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej, FAO, bioróżnorodność, usługi ekosystemowe, Europejski Zielony Ład, strategia od pola do stołu, kryzys klimatyczny i czysta energia. Czyli to wszystko jakby było, ale będzie trochę inaczej. Mianowicie od razu przystąpmy do rozważań na temat mleczarstwa neutralnego klimatycznie. Bo to jest jedno z podstawowych zadań w strategii Zielonego Ładu, które stawia sobie Unia Europejska i które sobie stawia właściwie cały świat mleczarski od Australii po Kanadę. W całym toku tej mojej prezentacji będę chciał nieco pogłębić definicję, na przykład pojawiło się określenie bioróżnorodność albo różnorodność biologiczna, prawda? Cóż to takiego jest? Jeden rolnik powie, ja mam różnorodność, a drugi powie, a ja mam też jeszcze lepszą, jak to zmierzyć? Tutaj wszystko się obraca wokół doprecyzowania pewnych wskaźników i pewnych pojęć. Więc zacznijmy od mleczarstwa i mleka neutralnego klimatycznie. W ogóle można sobie w tym momencie postawić, czy jest coś takiego możliwe, żeby mleko albo mleczarstwo było neutralne klimatycznie. Nakreślmy sobie ramy czasowe, mleczarstwo przed rokiem 2020. 2020 jako początek nowej ery, możemy powiedzieć, początek Europejskiego Zielonego Ładu. W 2030 będzie pierwsze sprawdzam osiągnięć w tym zakresie. No a osiągnięcie celów 2050 rok. Mleczarstwo możemy postrzegać jako rzemiosło, a nawet sztukę, tak było dawniej. Ta sztuka dotyczyła przede wszystkim serowarstwa. No ale od roku 1815 mleczarstwo postrzegamy jako przemysł. Pierwszy zakład przemysłowy mleczarski powstał w Szwajcarii. I od tego 1815 roku następuje stały rozwój technologii, techniki, organizacji, nauki. Mleczarstwo staje się przemysłowe i opiera się na ścisłej współpracy producentów, czyli hodowców, czyli rolników, producentów mleka i przetwórców, czyli przemysłu, zakładów przemysłowych. Jedni bez drugich nie mogą istnieć. Mleko jest towarem masowym, jest towarem nietrwałym, więc wymaga szybkiego i skutecznego zagospodarowania. Kłopot w tym, że produkcja mleka należy do działu gospodarki rolnictwo i hodowla, natomiast przetwórstwo należy do przemysłu. To rodzi szereg różnych problemów, nawet i finansowych, ale i organizacyjnych. W drugiej połowie XX wieku Klub Rzymski opracował raport rzymski, tam wskazano na bariery rozwoju. Chcemy się rozwijać, chcemy żyć lepiej, chcemy mieć dobrobyt, no ale niestety świat jest taki jest i zasoby są takie, jakie są. Zwrócono wtedy uwagę na barierę wzrostu, którą jest
środowisko, a konkretnie zatrucie środowiska. I powstał wtedy koncept rozwoju zrównoważonego, czyli takiego prowadzenia rozwoju, żeby następne pokolenia również mogły się rozwijać, to znaczy, żeby miały zapewnione zasoby i żeby miały zapewnione czyste środowisko. Hasło piękne, ale chyba nie bardzo się sprawdziło, bo od początku XXI wieku zwrócono uwagę na nową barierę, która nie była brana pod uwagę, mianowicie na barierę klimatyczną, wynikającą z emisji gazów cieplarnianych. Wskazano na różne scenariusze wzrostu globalnej temperatury Ziemi. Ja mówiłem o tym szerzej przy innej okazji, mianowicie konkretnie to teraz chcielibyśmy walczyć o niedopuszczenie do wzrostu temperatury powyżej 1,5 stopnia, ale wydaje mi się, że to już walka jest przegrana. Dobrze, jeżeli da się utrzymać wzrost o 2,5 stopnia. A w roku 2015 pojawiła się nowa koncepcja, mianowicie koncepcja neutralności klimatycznej jako narzędzia do realizacji zaktualizowanego rozwoju zrównoważonego. Jeszcze pokrótce powiedzmy, co to jest mleko. Mleko jest wydzieloną grupą czołów mlecznych, ssaków, do której niczego nie dodano i od której niczego nie odjęto. To jest bardzo istotne dla analiz środowiskowych, czyli dla obliczeń związanych z emisjami i z jakością środowiskową produktów mleczarskich. Mleko oczywiście należy do podstawowych składników diety, poddane zabiegom technologicznym, które wiążą się ze zmianą stanu i składu, otrzymuje dodatkowe określenie, więc mleko staje się mlekiem pasteryzowanym, sterylizowanym, UHT, odtłuszczonym, zagęszczonym, pełnym, bezlaktozowym, fermentowanym i tak dalej. Z punktu widzenia środowiskowego mleko można sklasyfikować następująco. Na mleko realne, czyli istniejące, takie, którego możemy się napić. Nie muszę się przy tym zatrzymać. Oczywiście jest to mleko konwencjonalne, czyli produkowane w tradycyjny sposób. Mamy również mleko ekologiczne, które nie musi się niczym różnić od mleka konwencjonalnego, poza tym, że ma certyfikat, że jest wytworzony w określonych warunkach produkcji. No i jeszcze inne mleko, tak zwane w cudzysłowie sojowe, wegetariańskie i tak dalej. No i mamy mleko wirtualne. Podkreślam, że to wszystko jest z punktu widzenia środowiskowego. To jest takie, którego się nie napijemy. Nie ma mleka o skorygowanym składzie. To jest koncept obliczeniowy, mianowicie mleko FPCM to jest mleko zawierające 4% tłuszczu i 0,3% białka. I kilogram takiego mleka jest tak zwaną jednostką funkcjonalną w analizach na przykład śladu węglowego oraz w analizach oceny cyklu życia LCA. No i mamy to nowe mleko, mleko neutralne klimatycznie, czyli nazywane również zerowęglowym albo zeroemisyjnym, od angielskiego określenia carbon net zero emission milk. Tego mleka jeszcze nie ma. Ale najwięksi producenci, firmy światowe, zapowiadają, że w latach 2035-2040 takie mleko już będzie dostępne, albo mleczarstwo będzie neutralne klimatycznie. Oczywiście mleczarstwo w tych firmach. Trudno powiedzieć, jak będzie z mleczarstwem ogólnym, czyli w innych krajach. Mleko neutralne klimatycznie to może być zarówno mleko konwencjonalne, jak i mleko ekologiczne. Tylko to jest mleko, któremu się przypisuje zerową emisję gazów cieplarnianych, czyli innymi słowy zerowy ślad węglowy. Ślad węglowy, jak tu już była mowa, to jest emisja gazów cieplarnianych wyrażona jako równoważny dwutlenek węgla przypadająca na kilogram tego mleka o skorygowanym składzie FCPM. Zwrócę uwagę na to, że to obliczenie śladu węglowego opiera się na przyjęciu określonych współczynników, zamienników
tych trzech gazów, których emisję przypisuje się mleku. Mianowicie współczynnik dla dwutlenku węgla jest 1, dla metanu 25 i dla podtlenku azotu 298. Co oznacza, że jeżeli tam w poprzednim wykładzie porównywaliśmy emisję związaną z przemianą energetyczną i występował dwutlenek węgla 48% i 4% metanu, to z punktu widzenia środowiskowego te 4% metanu należy pomnożyć przez 25. Mielibyśmy wtedy, już trzymając się tych samych procentów, 100 plus 48. Jak mówiłem, trochę matematyki nie zaszkodzi, jeszcze idąc tropem tej neutralności klimatycznej. Bilans emisji dla neutralności klimatycznej możemy zapisać jako GHG wyemitowane, czyli emisja tych gazów cieplarnianych minus GHG usunięte albo zatrzymane. Po rozpisaniu będziemy mieli jako wyemitowane w pierwszym nawiasie, wyemitowane w produkcji, czyli u hodowcy, wyemitowane w przetwórstwie, czyli w zakładzie mleczarskim. I to pomniejszone o gazy cieplarniane zasekwestrowane w użytkach zielonych w lasach i uprawnienia, czyli plus uprawnienia do emisji zakupione. Także jak widzimy, kryje się za tym rozliczenie finansowe i tu mogę pokusić się o żart, który nie będzie żartem śmiesznym. Mianowicie, czy można jutro mieć mleko neutralne klimatycznie? Można, jeżeli ma się pieniądze, czemu nie? Wystarczy zakupić odpowiednią ilość uprawnień do emisji. Cena jest znana, kilkadziesiąt euro za tonę i jeszcze do parę dziesiąt, jeżeli wystarczy, kilometrów kwadratowych Puszczy Amazońskiej mamy mleko neutralne klimatyczne. Jest to neutralne, ale jednak wirtualne. Cały czas. Ono wirtualne pod tym względem pozostanie z tego względu, że Puszcza Amazońska chyba jest nieosiągalna dla polskiego mleczarstwa. Ale Białowieska. Też nie wiem, czy nas przekonasz, chyba że z ekologami. Więc tak wygląda droga od strony matematycznej do mleka neutralnego klimatycznie. O śladzie węglowym była mowa, powiedziałem o tych współczynnikach zamiany, więc neutralność klimatyczną mleka możemy wyrazić jako zerową emisję gazów cieplarnianych lub zerowy ślad węglowy. Jaki jest ślad węglowy, to w dalszej części Państwu przedstawię. W tym momencie jest istotne to, o czym była już wcześniej mowa, mianowicie to, że na ślad węglowy mleka, powiedzmy tego rynkowego, składa się ślad węglowy, który mleko osiąga już u producenta, czyli u hodowcy, i to stanowi 80-85% końcowej wartości, a te 10-15% osiąga u producenta, także u przetwórcy. Także przetwórca zajmuje się produktem, który już na starcie jest obciążony znacznym śladem węglowym i do niego niewiele dokłada, ale przed konsumentem, przed politykami musi się tłumaczyć z końcowej wartości, czyli odpowiada również za producenta mleka. Ten producent należy do sektora rolnego. Tu jest duże zamieszanie i duża komplikacja. Jeszcze, żeby wrócić do tego mojego żartu, no to oczywiście z analizy bilansu, który przed chwilą omówiliśmy, wynika, że im mniejsza emisja gazów cieplarnianych, tym łatwiej osiągnąć neutralność klimatyczną. I im większa ilość zatrzymanych gazów cieplarnianych, tym również łatwiej osiągnąć neutralność klimatyczną. Żeby dojść do tego zera, to trzeba grać na wielu fortepianach.
Czyli działania muszą być wielokierunkowe i w wielu dziedzinach i liczy się każdy ułamek procenta. Także można oczekiwać, że nacisk, tak jak już tutaj kolega wspominał, na producentów, żeby się wykazywali pod względem osiągnięć w tej dziedzinie, będzie równie wielki jak na zakłady przetwórcze, które ostatecznie odpowiadają za ślady tego mleka. Ale są też również przeszkody, mianowicie dotychczas nie określono warunków sekwestracji, czyli rozliczenia i metod tej sekwestracji gazów cieplarnianych przez roślinność, przez lasy i pola, łąki. Jak mówiłem, wielkie firmy deklarują, że za lat 15 będzie mleko neutralne klimatycznie. Zobaczymy, no, w roku 2030 już będziemy wiedzieli, na jakiej drodze jesteśmy i do tej sprawy jeszcze za chwilę. Tu niestety ostatnio w moich wystąpieniach przeprowadzam taką zabawę z publicznością, mianowicie taki quiz, w którym zadają pytanie, proszę wskazać kilka czynników, maksymalnie trzy, ale wystarczy jeden, opisujących aktualny stan, czyli kondycję polskiego mleczarstwa w odniesieniu do energii, środowiska i klimatu. Na ogół dyskutanci muszą być przyparci do ściany, żeby coś powiedzieli. Proszę bardzo, każdy na swój własny użytek daje na to 30 sekund. Proszę sobie strzelić trzy wypowiedzi krótkie na ten temat, ale ja nie będę Państwa gnębił. Jesteśmy w ładnych okolicznościach przyrody, więc podam moje trzy obserwacje. Którejś bezsennej nocy takie sobie pytanie postawiłem i odpowiedziałem w ten sposób. Mianowicie polskie mleczarstwo zajmuje czwarte zaszczytne miejsce w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji. Jest się czym pochwalić po Brexicie. No dalej już nie jest tak wesoło i sympatycznie. Niewiele wiadomo o stanie polskiego mleczarstwa w odniesieniu do gospodarki energią i środowiskiem. Większość informacji pochodzi niestety z badań i publikacji zagranicznych, to na tej sali również już uzyskało potwierdzenie. No i po trzecie, mleczarstwo polskie podlega coraz większym naciskom dotyczącym gospodarki energią i środowiskiem pod względem ceny, kosztów i wymagań. I takie były moje refleksje. Najbardziej ubolewam nad punktem drugim, no ale niestety taka jest rzeczywistość, że wiele i większość, a nawet prawie wszystkie istotne informacje, poza tym, co podaje rocznik statystyczny, a podaje owszem dużo, no ale to jest zawsze opóźniona informacja, to niestety trzeba sięgać do literatury zagranicznej, do między innymi również do opracowań Komisji Europejskiej. O Zielonym Ładzie była obszerna mowa przed chwilą, więc przypomnę tylko, że motto tego Zielonego Ładu to jest transformacja gospodarki Unii Europejskiej z myślą o zrównoważonej przyszłości. Co to jest zrównoważona przyszłość, to nie wiem, czy ktokolwiek wie, no ale tak się ładnie tu komponuje. Zrównoważona przyszłość to jest moim zdaniem puste hasło. Ma być to oczywiście strategia na rzecz wzrostu. No i teraz jest pytanie zasadnicze. Jak pogodzić wzrost, jakikolwiek wzrost, z kryzysem klimatycznym? Sprzeczność sama w sobie. Kryzys klimatyczny wymaga od nas wyhamowania. Nawet jest takie może niezbyt gramatyczne określenie, jak jest rozwój, to przeciwieństwo rozwoju to jest zwój. Więc wymaga zwoju zrównoważonego, a nie rozwoju. No nie da się pogodzić jednego z drugim. Jest strategią na rzecz wzrostu obejmującą transformację sprawiedliwe i dobrze prosperujące społeczeństwo, które będzie w stanie skutecznie odpowiedzieć na wyzwania związane ze zmianą klimatu i degradacją środowiska, tak aby poprawić jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Pięknie zapisane, ale tutaj chyba są sprzeczności same sobie. Tak to wygląda schematycznie. Założenia i struktura Europejskiego Zielonego Ładu. I tutaj występują te wszystkie określenia, które wymieniłem na początku. I bioróżnorodność, i neutralność klimatyczna, i czysta energia,
oszczędzanie energii, czysta gospodarka i tak dalej. No wszystko ma być czyste, wszystko będzie finansowane, nikt nie zostanie pozostawiony w tyle, a więc to jest taka cicha groźba, weźmiemy się i za was. Bo Unia chce być w roli światowego lidera, no i chce realizować ten europejski pakt na rzecz klimatu. Jak powiedziałem, no wszystko to się obraca wokół neutralności klimatycznej. Ta myśl o zrównoważonej przyszłości, no to jak mówię, jest to takie hasło, które nie wiadomo co znaczy, co to jest ta zrównoważona przyszłość, no ale tak to ładnie się tu komponuje. Oznacza ten Zielony Ład konieczność podjęcia natychmiastowych działań, których korzystne skutki powinno już odczuć obecne pokolenie. Realizacja tych zadań będzie skoncentrowana w czterech obszarach, czyli z tego rysunku, który przed chwilą prezentowałem, możemy wyciągnąć takie zasadnicze kierunki, a więc klimat, czyli zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i ograniczenie wzrostu temperatury Ziemi, w celu ograniczenia wzrostu Ziemi. Dalej, środowisko, czyli zerowy poziom emisji zanieczyszczeń, nietoksyczne środowisko, gospodarka o obiegu zamkniętym, zachowanie bioróżnorodności, bez jej zdefiniowania na razie. Trzeci kierunek to jest energia, czysta energia. Tutaj też nie jest do końca zdefiniowane pojęcie czystej energii. No, można przyjąć, że jest to ta energia ze źródeł odnawialnych, ale niekoniecznie. Oszczędzanie energii i zasobów, zrównoważony transport i budownictwa i czwarty kierunek żywność. Sprawiedliwy, zdrowy i przyjazny środowisku system żywnościowy i w tym również strategia od pola do stołu. Dla każdego z tych kierunków konieczne będzie określenie szczegółowych zadań i możliwości, bo to są tylko hasła. W szczególności realizacja tego ładu będzie wymagała zapewnienia dostaw i użytkowania czystej energii, a więc energii ze źródeł odnawialnych w całej gospodarce. Także również w produkcji mleka, w przetwórstwie mleka. A dalej również w transporcie i w konsumpcji. Ta droga do neutralności klimatycznej już się rozpoczęła. W latach 1990-2018 emisja gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej zmniejszyła się o 23%, podczas gdy gospodarka uzyskała wzrost o 61%. To są dane optymistyczne, prawda? Można. Ale jak się przyjrzymy temu, co jest w Polsce, to mamy powody do zaniepokojenia. No, po pierwsze, to, co osiągnięto w Unii, to jest początek. A dalej są zwiększone wymagania, no można tak obrazowo przedstawić, że wysiłek musi być trzykrotnie zwiększony, co oznacza również trzykrotne zwiększenie nakładów, albo i większe. Już na lata 2030 zaplanowano zwiększone ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Na tym wykresie przedstawiam zmiany emisji gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej na 28 w latach 1990-2019 milionach ton równoważnego dwutlenku węgla. Proszę zauważyć, że spadek jest równomierny, w niektórych okresach większy, mniejszy, ale między początkowym a końcowym okresem jest wyraźna różnica i tendencja spadkowa stała jest również wyraźna. Niestety tak nie jest w Polsce. W tej tabeli przedstawiam ślad węglowy dla różnych paliw. Tutaj intencja była taka, żeby zająć się węglem kamiennym, jednak nasza gospodarka nadal się w znacznym stopniu opiera na węglu, a także na innych paliwach kopalnych. Proszę zwrócić uwagę w ostatniej kolumnie. Przejście z węgla kamiennego, ślad węglowy 97, na przykład na gaz ziemny, tam jest chyba 56%, to jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o kilkadziesiąt procent, o 40. Ale my mówimy o neutralności klimatycznej, czyli gdzie do zera. No to dla porównania mamy jeszcze biomasę, czyli drewno.
ślad węglowy w ostatniej kolumnie jest bardzo mały, 1,27. Pełnia szczęścia, możemy powiedzieć. Ale to tylko wymaga, to tylko wynika z szachlajstwa. Proszę zwrócić uwagę na trzecią kolumnę w nawiasie 112. Taki jest rzeczywisty ślad węglowy tego paliwa. Więc możemy sobie wszystko odpowiednio dostosować i wykręcić, prawda? No, już pomijając to, że sadzenie plantacji energetycznych w zasadzie no, nie przyniosło wielkiego rezultatu. Lasów nie wytniemy, bo las się tnie raz, prawda, i już go nie ma. Więc tak to wygląda, trzeba no, starannie się przyglądać tym danym, wobec tego, co pozostaje na drodze do neutralności klimatycznej, no te paliwa, czy te źródła energii, którym przypisuje się tą zerową emisję gazów cieplarnianych, czyli inne źródła odnawialne, energia słoneczna, wątpliwe, energia wiatru, u nas hamowana, nie wiadomo czemu i tak dalej. No więc jeszcze są możliwości, ale na pewno konwersja tych paliw konwencjonalnych wiele nie przyniesie, a z biomasą w postaci drewna również niewiele zwojujemy, chociaż ślad węglowy jest bardzo duży. Proszę zadać jedno pytanie do poprzedniego slajdu. Tak. Czy brane jest pod uwagę, że kiedyś jak nas nie było, a jak my ludzie produkowaliśmy dużo mniej tego dwutlenku węgla, to ziemia coś produkowała? Zwierzęta były. Ja to rozumiem w ten sposób, że ostatnia kropla przepełnia czarę. Dlatego się tym zajmujemy. To, o czym Pan mówi, to jest tło. Takie tło było zawsze, prawda? Ale myśmy do tego tła jeszcze coś dodali i z tego się zrobiła katastrofa. To dodanie. Tak. I tylko o to dodanie możemy walczyć. Z wulkanami nie wygramy, z innymi zjawiskami naturalnymi również nie wygramy. No więc właśnie, teraz czy te wyniki, które Pan tutaj prezentuje, to one są... Ta nadwyżka nad tą, to jest ta kropla, czy to jest... To wszystko, o czym mówimy, to są emisje antropogeniczne, czyli wywoływane przez człowieka, a tłem się nie zajmujemy, bo to już nie ma odważnych chyba takich, żeby z tłem walczyć. Strategia od pola do stołu ma na celu utworzenie sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywieniowego. Ze względu na oszczędność czasu nie będę się tym bliżej zajmował. Działania prowadzone w ramach strategii od pola do stołu mają na celu intensywne przeciwdziałanie zmianie klimatu, ochronie środowiska i zachowanie bioróżnorodności. Także w takim aspekcie postrzegać należy tą strategię od pola do stołu, a nie tylko w takim, żebyśmy mieli na stole szynkę, ser, prawda, i inne delikatesy. Główne cele tej strategii to jest zapewnienie zrównoważonej produkcji żywności, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, wspieranie zrównoważonego przetwórstwa, promowanie zrównoważonej konsumpcji. Tutaj akurat właśnie w tej zrównoważonej konsumpcji mieści się to ograniczenie strat u konsumenta, o czym była mowa, i zdrowej diety, ograniczenie strat marnowania żywności, zwalczanie fałszowania żywności w końcu. Wspierane będzie osiąganie celów środowiskowych i klimatycznych przez rolników i hodowców, w tym zarządzanie węglem pierwiastkowym w glebie. A więc to, o czym kolega Bełkowski mówił, to składowanie węgla organicznego i sekwestracja, a także lepsza gospodarka składnikami odżywczymi w celu podniesienia jakości wody i ograniczenia emisji. Więc żeby rozszerzyć to nasze spojrzenie na gospodarkę i konwencjonalną, i ekologiczną, spójrzmy na te wykresy. Tutaj jest nawet w rysunku numer 3 przedstawiony udział krów mlecznych w gospodarstwach ekologicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Możemy powiedzieć, że to jest przybliżenie wskaźnik produkcji mleka ekologicznego. Austria ponad 22%, Polska 0,5%. Także można powiedzieć, że ekologiczne mleko jeszcze u nas nie istnieje, ale przy tym nacisku związanym z Zielonym Ładem, że 25% obszarów ma być ekologicznych, to można stwierdzić, że i w
podobny sposób wzrośnie nacisk na produkcję mleka ekologicznego. Ale nawet i w Unii obecny stan w tym zakresie jest niewystarczający i dojście do wymagań Zielonego Ładu wymaga tego ogólnie przyjętego przeze mnie wskaźnika trzykrotnego zwiększenia wysiłków. To jest z planowanego dojścia bodajże do 4% w roku 2050 mamy dojść znacznie wyżej i w takim procencie musimy zwiększyć wysiłki. To dotyczy całej Unii. No i ta strategia Zielonego Ładu wywołała bardzo szeroką dyskusję, bardzo wiele protestów. Można powiedzieć, że protestują producenci, przetwórcy i podchodząc do tej strategii jak do podrzynania gałęzi, na której się siedzi. Ceny wzrosną, produkcja zmaleje i w ogóle trudno sobie wyobrazić, że te szczytne cele tam wcześniej zapisane, że będziemy zawsze młodzi, zdrowi, szczęśliwi i dobrze najedzeni, że zostaną zrealizowane. Zwrócono uwagę na wiele sprzeczności, paradoksów, które w większym stopniu powinny być rozwiązywane w oparciu o naukę, wiedzę i doświadczenie, a nie powinny być narzucane wyłącznie jako nakazy o charakterze politycznym, tak to jak jest dotychczas. Jeszcze, żeby rozszerzyć naszą wiedzę, zestawiłem tutaj wskaźniki środowiskowe. Te wskaźniki uzyskuje się metodą oceny cyklu życia NCA, czyli to są inne wskaźniki, nie tylko ślad węglowy dla mleka konwencjonalnego i dla mleka ekologicznego. Proszę zwrócić uwagę, że mleko ekologiczne wcale tak bardzo ekologiczne nie jest, prawda? Ślad węglowy w podobnym przedziale, zakwaszenie, czyli emisja dwutlenku węgla, również w podobnym przedziale, eutrofizacja, więc to nawożenie fosforem, może nieco mniejsze, ale też pokrywają się. Wykorzystanie powierzchni oczywiście w ekologicznym jest znacznie większe, no to tym bardziej ogranicza możliwości rozwoju w tym kierunku, prawda? No i zużycie energii też nie rewelacyjne, prawda? Są gospodarstwa konwencjonalne, to wszystko są dane dla Unii Europejskiej. To nie jest, że to porównujemy Afrykę, prawda, z Holandią, tylko to są dane dla krajów europejskich. Dane są owszem dosyć skąpe, ale tak to wynika z porównania oficjalnego Komisji Europejskiej. Przejdźmy z tego do zagadnień towarzyszących, mianowicie do tej bioróżnorodności, o której tu była mowa, i do usługach ekosystemowych. Takie pojęcia tam na tym rysunku dotyczącym Zielonego Ładu się pojawiły. Celem tych rozwiązań, takie nazwijmy, jest przywrócenie przyrody do naszego życia. Nawet się dodaje takie kwieciste mordy, to, że kwiaty powrócą na łąki. I nie jest ono pozbawione sensu. Mianowicie ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej to jedyny sposób na zachowanie jakości i ciągłości życia ludzkiego na Ziemi. Jest to uzasadnione i względami ekonomicznymi, i zdrowotnymi. Obecny stan bioróżnorodności staje się krytyczny, czyli jest niedobry, chociaż może tak na co dzień tego nie odczuwamy, a jego sytuacja tej bioróżnorodności będzie się pogłębiać z pogłębianiem się kryzysu klimatycznego. Wobec tego w Unii Europejskiej zaplanowano objęcie co najmniej 30% powierzchni obszarów lądowych morskich z szczególną ochroną właśnie w celu zachowania bioróżnorodności. Jest pytanie, co to jest ta bioróżnorodność? Problem nie jest prosty. Może zwróćmy uwagę na tę tabelę. Mianowicie tutaj przedstawiłem węgiel pierwiastkowy, czyli ten węgiel zasekwestrowany w glebie, albo zgromadzony, skumulowany w glebie, w biomasie żywej, także nie tylko w glebie, ale i nad glebą, ogólnie w biomasie żywej, w różnych krajach dla lat 1990 i 2010. Istotna jest zmiana, jaka zaszła.
No, Brazylia wiadomo, lasy deszczowe, proszę zwrócić uwagę, w ostatniej kolumnie mamy wynik, spadek 5510 milionów ton, czyli 5,5 miliarda ton. Rosja 0, Kongo również spadek, tam również są dżungle, USA wzrost, to znaczy połowa tego, co spadło w Brazylii. W Indonezji spadek mniej więcej 60% tego, co spadło w Brazylii. No i w pozostałych krajach Chiny wzrost znaczny, Indie i także Polska 280. No to już tak oczywiście specjalnie tutaj dobrałem, my nie jesteśmy potentatem, ale też nie mamy się czego wstydzić, u nas jest wzrost. Ostatecznie między rokiem 90 a 2010 wzrost o 5400 dla tych krajów, ale spadek o 10 tysięcy. To się oczywiście przejawia jako emisja dwutlenku węgla do atmosfery, niezasekwestrowany. No, wszystko to jest pod każdym względem utrata bioróżnorodności, biodegradacja wszystkiego. Więc to są dane na potwierdzenie tego, że sytuacja bioróżnorodności, w ogóle sytuacja ekologiczna jest fatalna. Tą drogą do neutralności klimatycznej nie dojdzie. To już było tak wspominane, że produkcja w systemie pastwiskowym ma wpływ na bioróżnorodność i jest korzystna, więc nie będę się tym zajmował. To istotne jest, co to jest ta bioróżnorodność. Po pierwsze, są tak zwane łąki bogate, których na AR stwierdzamy występowanie co najmniej 32 gatunków roślin i mamy do dyspozycji, albo możemy zaproponować wskaźniki dla tych rolników, co nie chcą tego robić, dla tych hodowców, ale będą zapewne musieli określić swoją bioróżnorodność, mianowicie udział trwałych łąki pastwisk, udział białka, nadwyżka azotu, emisji amoniaku, udział łąk, udział gruntów objętych systemową ochroną krajobrazu, no i ta emisja gazów cieplarnianych również tutaj się mieści, ślad węgla. Ponieważ już powinienem kończyć, więc jeszcze przedstawię wartości śladu węglowego dla mleka w różnych krajach. I tu jest Polska, owszem, 1,30. Mieścimy się w środku tabeli. Są kraje, które mają wyższą wartość, czyli są gorsze od nas. Średnia dla Europy wynosi 1,22. Proszę zwrócić uwagę, że do wielkich producentów należy również Białoruś, gdzie jest 1,67 i Ukraina 1,04. I jeszcze tylko słowo o usługach ekosystemowych. Mianowicie jest to nowe pojęcie, była o tym mowa o tych dżownicach nieszczęsnych i innych takich. Z usług, z tego pojęcia wynika, że tej dżownicy trzeba będzie za to, co ona robi, zapłacić. Pytanie ile i pytanie kto weźmie te pieniądze, no bo przecież dżownica nie, no to już może budownicze można w kantorze, ale nie ma podpłonetki ani konta, prawda? No może to jest powód do uśmiechu, trochę humorystyczna sprawa, ale co do tego, że te różne owady, inne rośliny, inne zwierzęta zapewniają funkcjonowanie przyrody i obiegu łańcuchu pokarmowego, nie mamy wątpliwości. Wobec tego spójrzmy na sprawę praktycznie tak, jak robią, czy zrobili to na przykład Amerykanie. 15 lat temu w Nowym Jorku woda nie dodawała się do picia. No i oczywiście Rada Miasto, Burmistrz powołali komisję, komisja radziła, co z tym zrobić. No i pojawiły się dwie koncepcje. Jedna konwencjonalna, tradycyjna, budujemy oczyszczalnię, czyli stację uzdatniania wody i będzie to kosztowało od 6 do 8 miliardów dolarów, a roczny koszt utrzymania 250 milionów. Albo stosujemy rozwiązanie ekosystemowe. Płacimy, tak jak te 60 tysięcy rolnikom, o których tu była mowa, płacimy tym wszystkim, którzy żyją, mieszkają, produkują wokół Nowego Jorku za to, żeby produkowali, żyli ekologicznie. I to kosztowało 1,5 miliarda. W ten sposób zaoszczędzono i rozwiązano ten system.
Dziękuję.